występującymi zakażeniami koronawirusem, rząd przedłuży do 31 grudnia aktualne ograniczenia epidemiczne. Decyzja została podjęta w trosce o pacjentów, placówek i pracowników medycznych, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Przedłużamy obowiązek do końca grudnia, ponieważ widzimy, że sytuacja nie jest do końca jasna. Trudno w tym powiedzieć, że nie wiem, czy to zawsze za choroby, a pacjenci, którzy przebywają w szpitalach, to są raczej pacjenci z innymi schorzeniami, więc tutaj musimy być bardziej ostrożni.